Teresa miała w sobie coś, o czym śpiewała grupa Lombard w piosence Droga Pani z telewizji. Niby daleka, a czuła jak matka, raz jak podlotek, raz jak prababka. Piosenka była ironiczna i była o pewnej prezenterce telewizyjnej, ale ja chcę powiedzieć, że Teresa z jednej strony była doświadczoną dziennikarką, nieprawdopodobnie przygotowaną do swoich rozmów. Ona wiedziała często więcej niż jej rozmówcy. Miała nieprawdopodobny background, dużo czytała o tym rozmówcy, polemizowała z nim, ale z drugiej strony było w niej coś takiego właśnie z dziewczyny, z tego podlotka, z tej dziewczyny, która bardzo spontanicznie nagle pyta, a jak to było, a jak to możliwe? I po prostu z Teresą się chciało rozmawiać. W tych wywiadach Teresy o Smoleńsku nie ma tych, którzy są gorsi i lepsi. Nie ma tych, którzy są głupsi i mądrzejsi. I nie wiemy, po czyjej stronie Teresa stoi. Myślę, że Teresa tej prawej stronie tego sporu dała w tej książce prawo do odczuć, uczuć, żalu i płaczu. A to się po naszej lewej stronie bardzo rzadko zdarza.